W Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierzem Tryburskim, autorem powieści historycznych Ballada o Rycerzu Krzyża i Za rzeką czasu. Na spotkaniu pojawiły się postacie z epoki średniowiecza, rycerz zakonny i świecki, a nawiązywało to tematyką do twórczości autora. Kazimierz Tryburski, emerytowany już dzisiaj nauczyciel, w czasie swojej pracy zawodowej, posiadając pierwszą kategorię instruktora teatralnego, angażował się z zapałem w ruch teatralny, prowadził amatorskie grupy, odnosząc sukcesy w różnych konkursach i przeglądach krajowych. Po spotkaniu z autorem można było nabyć książkę, porozmawiać z nim, uzyskać również autograf.